dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tutaj no już nie muszę się przedstawiać dzięki temu. Dzisiaj myślę, że bardzo ciekawy i bardzo ważny z punktu widzenia osób w spektrum, ale nie tylko osób w spektrum temat, czyli nasze zmysły nadwrażliwości, niedowrażliwości i to, jak mogą wpływać na Nasze zdrowie również nie tylko na zdrowie y psychiczne, ale również na zdrowie y fizyczne. No pamiętajmy, że y potrafią też. Oj, coś mi się tu. screena nie ma z prezentacji. Na screena, już chwileczkę. Mam, mam małą. Jakiś mały. Mam nadzieję, że już jest full screen. Na razie widzimy Ciebie. Aha. Dobrze. A teraz. Teraz ekran widzimy jeszcze bez full screena. No teraz jest ok. Ale widzimy prezentację, tak. Aha, po jest, jest prezentacja. Jest, jest czyli... dookoła, też są różne Twoje zakładki, ale prezentacja jest duża. Dobrze, czyli małe, małe problemy techniczne. Nie wiem dlaczego się nie włączył taki kompletny full screen, ale to czasami tak się tutaj robi. No ale wszystko widać. Zaczynamy w takim wypadku o naszych zmysłach. Na początku no, myślę, że warto przypomnieć w ogóle, jakie te zmysły mamy. Tak się przyjęło od czasów Hipokratesa i e, Arystotelesa, że większość ludzi zapytanych, ile człowiek ma zmysłów, wymieni tych zmysłów pięć plus jeszcze jakiś taki tajemniczy, magiczny szósty zmysł. I e, nauka od czasów Hipokratesa i... E, Arystotelesa poszła bardzo mocno do przodu i my wiemy, że tak naprawdę to zmysłów mamy o wiele więcej. Dlatego, że prócz tych podstawowych y, wzroku, słuchu, węchu, dotyku, który się wiąże również z czuciem powierzchniowym, smaku, y, mamy chociażby taki y, zmysł jak układ przedsionkowy, czyli układ równowagi, Mamy układ czucia ciała, czucia głębokiego, mamy receptory bólu, które są zupełnie osobnym zestawem receptorów, mamy termoreceptory i tak naprawdę podejrzewa się, że to nie jest wszystko. Że tych receptorów jeszcze jest dużo, dużo więcej, bo podejrzewa się na przykład, że niektórzy ludzie są w stanie wy, wykrywać pewnego rodzaju pola magnetyczne. Wiadomo, bo, ale nie wiadomo czemu niektórzy ludzie w każdych warunkach są w stanie wskazać północ, czyli na przykład po prostu zorientować się w danym, gdzie, gdzie są i. Jak trafić do miejsca, w którym byli, ale akurat tych zmysłów, takich mniej zbadanych, nie będziemy teraz y, omawiać. Ja się tutaj na, y, skupię na tych zmysłach i na tym, jak one działają w naszym życiu. Y, oczywiście, pamiętajmy, że w każdej populacji. Mamy coś takiego jak rozkład normalny, rozkład gaussa, i to, co my nazywamy normą, to jest te dwa takie zakresy, do których należy najwięcej osobników w populacji. Ale tak się składa, że. Większość osób w spektrum zalicza się do wartości skrajnych, czyli mamy w porównaniu do jakiejś tam średniej mamy nadwrażliwości lub niedowrażliwości. Do tego poza zmysłami mamy kwestię powiązań między zmysłami, czyli chociażby cent kwestię centralnej koherencji. Centralna koherencja pozwala nam powiązać ze sobą bodźce, ale co najważniejsze, pozwala nam ocenić, który bodziec jest ważny, a który jest mało ważny. Do jakiego stopnia to jest ważne? Pamiętajmy, że. Jeżeli się, zrobimy sobie prosty eksperyment i spróbujemy skupiać się po kolei na wszystkich możliwych bodźcach, których my możemy doświadczyć, nagle się okaże, że dosłownie system nam się zawiesi, dlatego że no, możemy sobie zamiast oceniać to, co jest ważne, możemy sobie zwracać uwagę na przykład na światło na dźwięk jakiś szumiący dochodzący zupełnie nie wiadomo skąd do tego jeszcze na jakiś zapach jeżeli mamy osobę która ma problemy z centralną koherencją nagle po prostu odbieranie wrażeń zmysłowych staje się bardzo trudne kolejna sprawa którą warto poruszyć to jest to są automatyzacje. Automatyzacje to są te wszystkie systemy planowania ruchu, działań, utrzymywania równowagi, które tak naprawdę powinny pozostawać poza świadomością, pozostawać na poziomie odruchów. Nie zawsze tak się dzieje. I mamy kolejny bardzo ciekawy bardzo ciekawą rzecz jest to synestezja. Statystycznie rzecz biorąc, jak człowiek odczuwa smak, to odczuwa smak, chociaż u zdecydowanej większości ludzi smak jest bardzo blisko powiązany z węchem. I to jest normalne, ale na przykład nie jest powiązany ze słuchem. Pamiętajmy, tylko pamiętajmy że w naszym mózgu nie ma takich twardych granic, tam nie ma gmurów. Wszystko jest oceniane przez system pamięci. Każdy ze zmysłów, z tego powodu mogą się pojawiać bardzo silne skojarzenia między zmysłami. Nie dzieje się tak u wszystkich ludzi. Tylko jeżeli weźmiemy osoby spe ze spektrum autyzmu, to się nagle okazuje, że synestetyków jest o wiele, wiele więcej niż w średniej statystycznej. No i mamy właśnie osoby, tak jak tutaj opisałem. To już jest taka synestezja kompletna. Większość osób ma po prostu no, nawet problemy, żeby sobie coś takiego wyobrazić. Przejdźmy do nadwrażliwości, czyli mamy zbyt wysoką wrażliwość na dany bodziec. Nadwrażliwości bardzo łatwo zazwyczaj zauważyć. W ogóle muszę powiedzieć, że cała masa stereotypów na, na temat osób w spektrum bierze się właśnie z tych bardzo, bardzo widocznych nadwrażliwości. Weźmy unikanie określonych sytuacji. Często osoby, jeżeli nie mają rozwiniętej mocno samoświadomości, nie wiedzą, dlaczego unikają danych określonych sytuacji. Wiadomo, czują się źle, nie potrafią powiedzieć, dlaczego. Zwróćmy uwagę, cała masa, osób w spektrum. jest wielka walka ze wszystkimi paskami, gumkami, metkami. Unikają pewnych określonych zachowań. Niektóre zapachy są nie do zniesienia. Często jest też tak, że unikamy określonych miejsc i osób. Jeżeli osoba ma rozwiniętą mocną samoświadomość, będzie wiedziała dlaczego, będzie wiedziała, co z tym fantem zrobić. Jeżeli nie... Bardzo często po prostu będzie unikać i nie będzie wiedziała dlaczego. Czasami to idzie w drugą stronę. Z tego powodu, że czasem tak się zdarza, że nadwrażliwości mogą prowadzić do takiej bardzo dużej fascynacji pewnymi. Bodźcami, pewnymi zjawiskami z tego powodu, że bodziec, mimo że jest niezwykle silny, to nie powoduje dyskomfortu, a powoduje przyjemność. I wtedy mamy na przykład osoby, które potrafią się, załóżmy, jest odpowiednia kombinacja dźwięków, odpowiednia kombinacja na przykład świateł, czy bodźców. Praktycznie dowolnego typu, bo yy, nadwrażliwości mogą dotyczyć dowolnego zmysłu, i taka osoba po prostu wchodzi w to środowisko bodźcowe i dosłownie się z radości, z przyjemności wyłącza. Yy, kolejna sprawa. Mnóstwo osób uważa, że jeżeli ktoś jest nadwrażliwy na dźwięki, to jest nadwrażliwy na wszystkie dźwięki. Jeżeli ktoś jest, Nadwrażliwy na zapachy jest nadwrażliwy na wszystkie zapachy. Nie, to nie jest prawda. Często jest tak, że mamy jeden konkretny bodziec, który jest przykry, inne mogą być obojętne, mogą być nawet przyjemne, nawet jeżeli się wydaje to mało możliwe. No właśnie, o tym już powiedziałem. Niestety, no wiadomo, osoby w spektrum często jest taki stereotyp, że wszystkie zatykają uczy, uciekają tam z określonych miejsc. To są stereotypy. Pamiętajmy, że w większości przypadków są najnormalniej w świecie szkodliwe. O czym musimy bardzo pamiętać, jeżeli chodzi o nadwrażliwości. Nadwrażliwości to nie jest niegrzeczność, to nie są wymysły, to nie jest tak, jak mi się zdarzało słyszeć, że jaśnie pani ma globusa, musimy pamiętać, że to jest wyższy próg. Yy, przepraszam, niższy próg pobudzenia. Jeżeli yy osoba, która nie ma nadwrażliwości, chce sobie. Wyobrazić, jak się czuje osoba z nadwrażliwościami, najprostszy eksperyment. Proszę sobie wziąć słuchawki, podłączyć je pod wzmacniacz, ustawić sobie 120 dB albo więcej i spróbować na przykład wtedy pracować czy po prostu robić cokolwiek. Ignorowanie. Nadwrażliwości momentalnie przechodzi w bardzo silny, bardzo realny, bardzo fizyczny ból. Oczywiście ból u każdej istoty żywej prowadzi do reakcji obronnej. I mamy to, co bardzo brzydko jest nazywane zachowania trudne czyli mamy chociażby, właśnie unikanie, również reakcje z gatunku walki i ucieczki, czyli yy, słynny meltdown chociażby, czy, słynne, czy, czy takie rzeczy po prostu, jak, jak ucieczki yy, w typie fugi, gdzie osoba zaczyna uciekać, nie zwracając absolutnie uwagi na yy, cokolwiek łącznie ze swoim bezpieczeństwem. Yy. Może to prowadzić również do zaburzeń lękowych, do pojawienia się fobii, dlatego że jeżeli osoba wie, że w jakichś konkretnych warunkach będzie poddawana wrażeniom, odczuciom bólowym, tak to trzeba po prostu nazwać, nie możemy się dziwić, że taka osoba będzie bardzo ściśle unikać takich sytuacji. Mamy drugi biegun, czyli mamy niedowrażliwość. Również mogą dotyczyć wszystkich możliwych zmysłów. Często jest, objawiają się poszukiwaniem konkretnych bodźców, ale nie muszą. Po prostu mogą polegać na tym, że człowiek pewnych bodźców nie odczuwa albo odczuwa je bardzo słabo, ale nie mając Początkowość, zwłaszcza świadomości, jak to powinno działać, po prostu uznaje, że tak jest, tak, te, tak ma być. Czasami niedowrażliwości mogą być mylone z zachowaniami autoagresywnymi. Yy, z tego powodu, że jeżeli człowiek ma na przykład ograniczone czucie bólu, może się zupełnie niechcący podrapać, czy coś sobie zrobić, nie wiem, wyłamać sobie, wyłamywać sobie palce ze stawów czy coś takiego, po prostu nie stanowi to dla niego dyskomfortu, on tego bólu nie czuje. Z punktu widzenia, na co chcę Państwa uczulić bardzo, z punktu widzenia ochrony przed zagrożeniem i ochrony zdrowia, niedowrażliwości, są o wiele, wiele gorsze niż nadwrażliwości. Nadwrażliwości widać, nadwrażliwości stereotypowo bo nie potrafimy, niestety, jako społeczeństwo, uszanować odmienności sensorycznych, więc stereotypowo no, on ma takie jakieś problemy, jakich nikt nie ma ale zapewniam, niedowrażliwości są dużo, dużo, dużo gorsze. Dlaczego? Z tego powodu, że to, że coś nie boli, to znaczy, że, nie, yy, że tam się nic nie dzieje. Jeżeli do tego weźmiemy dzieci i młodzież, to niestety dzieci i młodzież bardzo lubi, podpisywać się przed rówieśnikami. I teraz, jeżeli weźmiemy właśnie, młodych ludzi, mogą się popisywać w taki sposób, że zobacz, ja jestem jak Bruce Lee, ja potrafię ręką połamać deskę. Co z tego, że później ta ręka jest cała spuchnięta. Czy coś, czego ja sam byłem świadkiem, zobacz, jak ja jestem twardy, potrafię tak kolanami upaść na schody i nic mi nie jest. Niestety, zwracajmy na to uwagę, uczmy dzieci, że niestety, ale to, że one nie czują danych bodźców, to nie znaczy, że się nie skończy to przykro, ponieważ niedowraźliwości często prowadzą do obrażeń. Na przykład weźmy osobę, która nie do końca ma ograniczone w pewnym stopniu odczuwanie bólu. Może się na przykład zacząć nożem czy oparzyć. Ja osobiście wiecznie się parzę, na co trzeba bardzo zwracać uwagę. Trzeba również zwracać uwagę na to, że to, że komuś nie jest zimno, to nie znaczy, że nagle się nie wychłodzi. Kolejna sprawa, do których często prowadzą niedowrażliwości, to jest to maskowanie objawów chorób i urazów, gdzie sam spotkałem się z takimi ekstremami, jak na przykład osoby, które miały pęknięte kości, pęknięte zęby. Ząb zazwyczaj pojedynczy, czy na przykład jakiś stan zapalny. Literaturowo czytałem o tym, że nawet zmiany nowotworowe mogą się maskować właśnie przez niedowrażliwość bólową, przez różnego typu niedowrażliwości sensoryczne. Po prostu, jeżeli nie ma bólu, to nie wiemy, że coś się dzieje. Czasami jest tak, że przechodzi dopiero ból na inny receptor i dopiero jest odkrycie wielkie, że coś się zadziało. Pamiętajmy też, że nie do wrażliwości, jeżeli ktoś nie odczuwa głodu, czy nie odczuwa pragnienia, to jest jest taka opcja jak najbardziej. Tego też trzeba pilnować i trzeba bardzo uczyć. Dbania o siebie. Jest to nie, niesamowicie ważne, zwłaszcza jeżeli chodzi o picie. No właśnie. Częstym problemem, na który masa osób zwraca uwagę, są wybi wybiórczości pokarmowe. Wybiórczości pokarmowe nie, y, często się z, wiążą z kwestiami braku doświadczeń, z, z, zazwyczaj się w jakiś sposób wiążą z problemami lękowymi, ale bardzo często również wiążą się z nadwrażliwościami i podwrażliwościami w obrębie smaku, ale również dotyku. Dlaczego dotyku? Dlatego, że jeżeli byśmy popatrzyli na... Y, Mapę receptorów naszego ciała okazałoby się, że najwięcej receptorów mamy dotyku, yy, mamy na końcach palców, ale również praktycznie egzekwo, może tam troszeczkę drugie miejsce ze wskazaniem. Mamy tych receptorów dotyku masę na ustach i na języku. Yy, z tego powodu również takie rzeczy jak yy, nie tylko smak, nie tylko zapach, pamiętajmy, że smak się wiąże z zapachem, ale również faktura jedzenia może bardzo wpływać na odbiór tego jedzenia. I są takie osoby, u których pewne faktury jedzenia wywołują odruch obronny. A oczywiście układem, odruchem obronnym ze strony układu pomakarmowego jest co? wymiot, Czyli mamy, dostaje się do ust coś o określonej fakturze, i natychmiast u danej osoby uruchamia się odruch wymiotny. Który jest ze swojej natury bardzo nieprzyjemny. Nie tylko jest bardzo nieprzyjemny, ale mówi organizmowi, że zjadłeś coś szkodliwego musisz się tego pozbyć od razu skacze poziom stresu z tego powodu część osób ma tak duże problemy że skupia się tylko i wyłącznie na jedzeniu tego co jest znane i czyli jest to bezpieczne I teraz jeżeli poziom lęku jest duży to możesz się okazać że yy, dane parówki jedne jednej firmy w jednym tym samym opakowaniu nie daj Boże zmieniał i do tego frytki to jest jedyne jedzenie bezpieczne pamiętajmy tutaj żeby tego uniknąć pamiętajmy przymuszanie do jedzenia niestety to jest karanie a jedzenie musi być Przyjemnością, nie może być kara, nie może być przemocą. Jeżeli będzie karą, będzie przemocą, to będzie nam rósł poziom lęku i niestety będziemy mieli coraz to większe problemy. O czym musimy też pamiętać? Podstawowa zasada neurodydaktyki. Jeżeli wprowadzamy coś nowego, czytaj groźnego. To musimy to robić w sposób możliwie łagodny, możliwie nieintruzywny i wtedy, kiedy dana osoba, tu mam akurat wpisane dziecko, ale to może jak najbardziej dotyczyć dorosłych, ma zasoby psychiczne i nic na siłę. Kolejny częsty problem, przechodzimy do układu przedsionkowego. Nadwrażliwość układu przedsionkowego. Mnóstwo ludzi uważa, że jest zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości. Czyli na przykład że piloci myśliwców, piloci samolotów odrzutowych mają taki super wrażliwy Yy, narząd równowagi z tego powodu, że oni się potrafią tam w tych samolotach tak kręcić, ich tam nie rusza żadne przeciążenie, nic, okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli człowiek ma bardzo wrażliwy układ przedsionkowy, to niestety ma tendencję do zawrotów głowy. Chociażby przy wstawaniu z łóżka, czy nagłym wstawaniu z pozycji siedzącej, ma tendencję do choroby lokomocyjnej. W ekstremalnych przypadkach to są osoby, o których inni bardzo brzydko mówią, że dostają choroby morskiej na wilgotnym asfalcie. Również Osoby z nadwrażliwym układem przedsionkowym często cierpią na lęk wysokości czy lęk np. przed mostami, wąskimi przejściami yy, z tego powodu, że poziom bodźca jest silniejszy niż statystyczny. Yy, czasami, dosyć często u takich osób występują problemy z oceną odległości. I wtedy mamy yy, takie sytuacje, od, od drobnych sy sytuacji, takich, że ktoś łapał za kubek, ale mu nie wyszło, yy, po takie sytuacje, na przykład jak wpadanie na, na przedmioty. Yy, radzę zwrócić szczególnie uwagę w okresie dojrzewania, kiedy ciało nagle się robi duże i niestety yy, niektóre osoby, nagle nisteganizowego zaczynają wpadać na wszystkie możliwe przedmioty. Yy, większym problemem jest niepewność grawitacyjna. To już są takie yy, kwestie, już mocno utrudniające utrzymanie równowagi, na przykład yy, przy jeździe na rowerze, przy jeździe na wrotkach, w najgorszych wypadkach przy chodzeniu w ogóle. Co oczywiście prowadzi i problemy z równowagą, i problemy z oceną odległości, często prowadzą do problemów w zabawach ruchowych, co z kolei prowadzi do ich unikania. W ekstremalnych wypadkach, tak jak powiedziałem, może to prowadzić do problemów w ogóle z ruchem. I może prowadzić do występowania dyspraksji, o której za chwilę. Niedowrażliwość przedsionkowa. Mamy takie dzieci, które uwielbiają kręcić się w kółko. Potrafią pół godziny biegać w kółko, czy kręcić się w kółko, kręcić się na karuzeli. Uwielbiają huśtawki wszelkiego typu. I to nie jest jakoś szczególnie. Problematyczne. Problem jest taki, że osoby, które mają niedowrażliwość przedsionkową, bardzo często mają również bardzo ograniczony lęk wysokości. I tutaj na co chcę zwrócić uwagę, że takie osoby mają, mogą mieć czerpać niesamowitą przyjemność ze wspinania się. Ale pamiętajmy, że wspinanie się na wysokość musi być bezpieczne, czyli jak najbardziej yy, ścianka wspinaczkowa, jak najbardziej zalecana, wspaniała aktywność, ale uważajmy, zwłaszcza u małych dzieci, na wspinanie się na rzeczy, na które się człowiek nie, nie do końca powinien wspinać i uważajmy również na kwestie skoków z wysokości. Z tego powodu, że właśnie brak poczucia zagrożenia, brak poczucia wysokości, brak lęku wysokości może prowadzić do tego, że człowiek chce skakać z wysokości zdecydowanie większej niż skakać powinien. I niedowrażliwość przedsionkowa również może prowadzić do problemów ruchowych, jeżeli jest bardzo nasilona. No właśnie. Co to jest ta dyspraksja? Mnóstwo osób uważa, że to jest po prostu bardzo widoczna zła koordynacja ruchowa, ale tak naprawdę problem jest o wiele, wiele głębszy. Z tego powodu że większość planowania ruchu polega w Sportowcy mówią o czymś takim, jak pamięć myślowa, oczywiście tutaj w tym momencie neurolodzy i biolodzy się zaczynają strasznie zrzymać, bo mięśnie nie mają pamięci. Pamięć ma tylko mózg, ale o co chodzi? Chodzi o to, że spora część naszych ruchów polega na odruchach. Po prostu są to odruchy. Czyli Impuls nie dociera albo w ogóle nie dociera do mózgu, albo przynajmniej zostawia ośrodki świadomości. Jeżeli Państwo chcą sobie wyobrazić, jak to działa, proszę, jeżeli ktoś nie jest mistrzem Zen, proszę wziąć piłeczkę. I całkowicie świadomie, kontrol, starając się kontrolować wszystkie swoje ruchy, proszę postarać się wrzucić piłeczkę do koszyczka na przykład. Czy nawet wziąć całkowicie świadomie, wziąć długopis z, ze stołu, kontrolując wszystkie swoje ruchy, proszę zwrócić uwagę, jakie to jest trudne. To jest trudne właśnie z tego powodu, że cała masa naszych ruchów powinna być automatyczna. I teraz jeżeli nie są, niestety mamy problemy i z motoryką małą, i z motoryką dużą, y mamy problemy z nauką ruchową, w ekstremalnych przypadkach również z taką motoryką, która jest absolutnie niezbędna do samoobsługi. Y Dyspraksja, ale również w ogóle problemy motoryczne bardzo często prowadzą do ogromnych, niesamowitych frustracji i do bardzo niskiego poziomu własnej wartości. Zazwyczaj prowadzą do unikania wszelkiego typu gier, a już w szczególności zespołowych, często prowadzą do fobii społecznej. Do różnego typu problemów lękowych, a to z kolei prowadzi do problemów bardzo często osobowościowych. Do tego osoby ze słabą motoryką często mają problemy z pisaniem, często naprawdę niesamowite problemy z pisaniem, z matematyką i z koncentracją. Przechodzimy do następnego działu, czyli kwestie dotyku, czyli uczucia płytkie, uczucie głębokie, propriocepcje. Również niedo, nadwrażliwość może powodować bardzo nieprzyjemne uczucia związane z pewnymi specyficznymi teksturami. I zapewniam Państwa, te tekstury mogą być dowolne. Ja podam swój przykład. Niesamowicie nie lubię, jak to się mówi, macać się z plastikami. Nie jest to kwestia bakteriofobii, po prostu nie lubię tego dotyku plastiku. Z tego powodu, jak idę do sklepu, gdzie są wózki z tymi plastikowymi rączkami, czy wsiadam do samochodu i muszę trzymać kierownicę. Zazwyczaj zakładam rękawiczki. Dla mnie jest to wyjątkowo nieprzyjemne uczucie. Są osoby, które nie lubią dotyku skóry. I to nie chodzi o to, że ktoś je dotyka, tylko po prostu nie lubią faktury skóry, czy nie lubią faktury gąbki, czy najróż, mogą być to najróżniejsze przykłady. Mnóstwo osób w spektrum walczy z gryzącymi. Z swetrami, z metkami. Niektórzy na przykład nie tolerują frotę i to naprawdę nie jest żart. Nadwrażliwość dotykowa bardzo często też jest powodem do tego, że część osób po prostu nie chce podawać ręki. Ręka człowieka ma najróżniejsze tekstury. W dodatku nigdy nie wiadomo, jaką dany człowiek ma rękę. Część osób ma ręce na przykład ciepłe, część ma zimne, część ma lepkie łapki i takie zimne albo ciepłe. Po prostu no to jest podawanie ręki, jeżeli się ma dużą nadwrażliwość dotykową, jest po prostu ryzykowne, więc część osób jak najbardziej tego stara się unikać. Przejdźmy do niedowrażliwości. Właśnie to, co już mówiłem, może być mylona z autoagresją. Czasami jest tak, że osoby, które mają niedowrażliwość dotykową, chętnie biorą udział w bójkach, czy nawet je prowokują. Z tego powodu, że dla nich uderzenie czy przyciś, przyciśnięcie, takie posiłowanie się yy, może stanowić bardzo przyjemne dostymulowanie. Niestety, do, formą dostymulowania może być też na przykład yy, pocięcie się, ukłucie, uszczypnięcie. A czasami jest tak, że po prostu nam się wydaje, że osoba robi sobie krzywdę specjalnie. Ona po prostu nie czuje, że robi sobie krzywdę. Na co, no, czym, z czym się również wiąże, niedowrażliwość czucia głębokiego. Nacisk, zawijanie wszyscy na pewno słyszeli o Kołderkach obciążeniowych, coś, z czym ja się wiele razy spotykam wśród dzieci, kiedy jedno dziecko zachęca drugie, żeby na nim usiadło czy stanęło. Pamiętajmy tutaj o bezpieczeństwie. Dostymulowanie to jest jedna sprawa, bezpieczeństwo to jest druga sprawa. Co ciekawe, u części osób już dorosłych taka niedowrażliwość, ja muszę powiedzieć, że to sam byłem dosyć zaskoczony, jak wyczytałem taka niedowrażliwość właśnie czucia głębokiego, czy dotyku, może być związana później z zamiłowaniem do tam różnego rodzaju sznurowania, zawijania się w folię i tak dalej. Weźmy się teraz za wzrok. Nadwrażliwość wzrokowa to jest zazwyczaj po prostu unikanie silnego światła. I to, że statystycznie na przykład w sklepach wszyscy stwierdzają, że światło jest do wytrzymania, chociaż pamiętajmy, że mnóstwo osób tak naprawdę narzeka na światło w sklepach. Ale jest to dla nich po prostu do wytrzymania, to często jest tak, że dla osoby w spektrum, czy osoby bardziej wrażliwej na światło, będzie to nie do wytrzymania. To, o czym już mówiłem, część osób właśnie z nadwrażliwością, Uwielbia rzeczy typu, nie wiem, światło latarni przebijające przez liście, czy na przykład światło przebijające przez mgłę, czy na przykład kule dyskotykowe. Z tego powodu, że tutaj ten bodziec, mimo że bardzo silny, okazuje się przyjemny. Pamiętajmy, w tej chwili jest cała masa, Sposobów na to, żeby radzić sobie z nadwrażliwością yy, wzrokową. Nie zwracajmy uwagi, jeżeli ktoś w sklepie, jeżeli ktoś w pomieszczeniu, w szkole ma ciemne okulary, to znaczy, że widocznie potrzebuje. To samo dotyczy yy, ochrony słuchu. Znam naprawdę mnóstwo osób. Które po prostu muszą, bo inaczej by nie były w stanie funkcjonować, stosować różnego rodzaju zatyczki, różnego rodzaju słuchawki ochronne. Właśnie to, co już mówiłem. Chcecie sobie Państwo wyobrazić świat takiej osoby? Włączcie sobie wzmacniacz, podkręćcie chociażby dźwięki z ulicy kilkanaście razy. Na co chcę bardzo zwrócić uwagę, zwłaszcza u dzieci, to jest niedowrażliwość wzrokowa. Przy niedowrażliwości wzrokowej możemy się spotkać z takimi sytuacjami, że dziecku radość sprawia patrzenie, na przykład, w lampy uliczne, to jest jeszcze małe, ale to już może wzroku szkodzić w słońce, czy y, już jeszcze gorzej w spawarkę. I na to trzeba zwracać uwagę, czy na to, co z tym trzeba sobie y, po prostu może wystąpić uszkodzenie wzroku. Y, na co zwróciła uwagę mi znajoma lekarka, to jest niedowrażliwość słuchowa. Często jest mylona z niedosłuchem. Objawia się podobnie, ale ma zupełnie inne podłoże. Niedosłuch jest to podłoże bardziej, powiedzmy, nazwijmy to techniczne. Niedowraźliwość słuchowa jest to kwestia układu nerwowego. No właśnie. I przechodzimy do, do rzeczy niesamowicie ważnej z punktu widzenia osób w spektrum czyli do regulacji tego samego tego wszystkiego. Pamiętajmy, stereotypy, osoby w spektrum machają palcami, prawda? czasami się dotykają, kiwają się, prawda? Pamiętajmy, że z punktu widzenia osoby w spektrum te zachowania są niesamowicie ważne. Część to są po prostu kody emocjonalne, czyli jeżeli człowiek yy, się cieszy, to załóżmy, chodzi na palcach, macha rękami, podskakuje, mruczy do siebie, no, pomysłów jest mnóstwo. Czy na przykład, jeżeli się smuci, jest to zupełnie, yy, jest to po prostu swego rodzaju yy, kod emocjonalny. Yy, Traktujmy to jako różnicę międzykulturową, ale te zachowania są ważne, ale tak naprawdę jeszcze ważniejsze zachowania to są zachowania, które mają na celu wyregulowanie sobie zmysłów, czy dostarczenie sobie bodźców, czyli różnego rodzaju, właśnie ściskanie się. Dotykanie. Wyobraźcie sobie Państwo, że są osoby, które, jeżeli się nie dostymulują, to tracą czucie, tracą poczucie posiadania pewnych części ciała. Jakby te części ciała po prostu sobie zanikały. To się bardzo często wiąże z bardzo dużym dyskomfortem, czasami wiąże się z wpadaniem po prostu w panikę. I pamiętajmy, że jeżeli chodzi o zachowania regulacyjne, niestety cały czas pokutuje bardzo paskudny pomysł taki, że jeżeli się je Schowa, wymusi się ich chowanie, czy w ogóle najlepiej zabroni się ich stosowania, to dana osoba nagle w cudowny, tajemniczy sposób stanie się mniej autystyczna. Nie, proszę Państwa, nie stanie się mniej autystyczna, stanie się o wiele mniej szczęśliwa, a bardziej znerwicowana, spadnie jej poczucie własnej wartości, po jakimś czasie pojawi się depresja. Także ja Państwa zachęcam do tego, żeby powiedzieć zdecydowane nie wszelkiemu wymuszonemu maskowaniu. I tutaj bardzo często się, pojawia się pytanie od rodziców czy od nauczycieli: No, ale jak on siedzi i tak macha tą, tymi rękami to, co ludzie powiedzą, Może my powinniśmy wyjść do ludzi. I po prostu pracować nad akceptacją, nad tolerancją. Z tego powodu, że no, traktujmy naprawdę te rzeczy, które są swego rodzaju kodami informacyjnymi jako wymianę międzykulturową. I traktujmy rzeczy takie, które pomagają się odstymulować lub destymulować jako coś, czego dana osoba po prostu potrzebuje. Marku, przepraszam, chciałam ci tylko powiedzieć, że 5 minut zostało ci jeszcze wykładu, i później jeszcze 10 minut na pytania. Oj, bo, bo widzę, że jest dużo pytań. Dobrze, już, już będę się. Możemy od... ewentualnie tam wiesz, z 5 minut przedłużyć, będ, ale. Będę się dziękuję za przypomnienie. I pamiętajmy, że wy, yy, tak zwane wygaszanie tych autystycznych autostymulacji to jest naprawdę podręcznikowy przykład przemocy, a nie żadna terapia. Yy, no właśnie. To co, to, co już mówiłem, niestety zaniedbanie, maskowanie, wymuszanie maskowania, tępienie potrzeb seksualnych doprowadzi nam do problemów. I to jest absolutnie pewnik. To będą stany lękowe, to będą fobie. To będą problemy emocjonalne, to będzie niskie poczucie własnej wartości, poczucie tego, że moje potrzeby nie są ważne, więc ja nie jestem ważny. Ja mówię w pierwszej osobie, ale po prostu odnieście to do danej osoby. To również może być wycofanie z życia społecznego, bardzo silna fobia społeczna. Pytanie, które się często pojawia. Co, dane, co jeśli dane zachowanie stwarza wielkie, bardzo realne problemy? Pierwsza podstawowa sprawa zadajmy sobie pytanie, dlaczego. Jaka jest przyczyna tego zachowania? Jakie potrzeby, jakie emocje zaspokaja? To mogą być i potrzeby, i emocje, albo tylko, potrzeby, albo tylko emocje. Wymyślmy sobie, w jaki sposób ta dana osoba, może zaspokoić te swoje potrzeby w sposób który będzie bezpieczny dla niej i uczmy ludzi bezpiecznej samoregulacji dbania o swoje potrzeby sensoryczne tego po prostu się nie da przeskoczyć tego się nie da obejść jest to niesamowicie ekstremalnie ważne no właśnie co powinniśmy Robić z naszą sensoryką. Pierwsza sprawa absolutnie jej nie ignorować, tylko ją, można powiedzieć, badać, sprawdzać, jakie każde, każdy z nas ma potrzeby. Starajmy się na ile to tylko możliwe, a potem jeszcze bardziej nie wymuszać tej nieszczęsnej grzeczności, czyli maskowania. Owszem, można powiedzieć, że jeżeli dziecko babci powie, babcia śmierdzisz, bo się wypsikałaś parfumą, to może yy, nauczmy dziecko, żeby powiedziało to w inny sposób, yy, ale nie uczmy takiego przymusowego udawania, że się nic nie dzieje. A już szczególnie, jeżeli osoba nam mówi, no, ja muszę wyjść, bo ja tutaj nie wytrzymam. Nie musimy wychodzić, ale możemy się wyliczyć wtedy, że raz, drugi, trzeci, i w końcu już albo się to skończy awanturą, albo skończy się po prostu problemami przewlekłymi. Pamiętajmy, że żeby odkrywać swoje potrzeby sensoryczne, trzeba budować samoświadomość. Dziecko, młody człowiek, często jeszcze takiej samoświadomości nie ma. Pomóżmy im odkrywać. Nie doprowadzajmy do takiej sytuacji, że mamy młodego człowieka, który ma yy, kaptur na głowie, oczy takie jak szparki, prawda, mimo że stoi pod drzewem w cieniu. Ja młodemu człowiekowi mówię, że człowieku ty powinien nosić ciemne okulary, bo ty masz widoczną nadwrażliwość na światło. A nie, mama to mówi, że ja przesadzam i że po, po, w ogóle nie powinienem się wychylać. Nie, proszę państwa, tak? Nie róbmy. I gdy trzeba, zaopatrzmy naszych bliskich, naszych podopiecznych w odpowiedni sprzęt. Czy to będą zaraz sięgnę. Czy to będzie taki sprzęt? Proszę bardzo, polecam. Czy to będą ciemne okulary, czy to będą na przykład dla osób, które boją się, bo mają niedowrażliwość dotykową, boją się kroić rzeczy. Są na przykład rękawiczki nieprzecinalne, a dla osób, które mają niską wrażliwość na temperaturę i zdarza im się parzyć. To ja z własnej praktyki polecam rękawice spawalnicze, a mój bardzo bliski kolega polega, poleca rękawice hutnicze. Które są droższe, ale w nich naprawdę się nie da rady poparzyć. Do czego chcę Państwa jeszcze yy, zachęcić, to już jest naprawdę ostatni slajd. Zapraszajmy nasze dzieci. Im szybciej, tym lepiej. Jak dziecko już dobrze chodzi w miarę, to zapraszajmy dziecko do kuchni. W kuchni jest mnóstwo bodźców bardzo potrzebnych do tego, żeby poznać swoją sensorykę i ją sobie wyregulować. Są to zarówno bodźce smakowe, zapachowe, dotykowe, najróżniejsze. Pozwólmy dziecku yy, wsadzić łapy w ciasto Zróbmy takie ciasto, że jak wyliżę sobie rączki, to nie będzie tragedii. Jak w sobie wytrze ciasto we włosy, to też nie ma tragedii. Tragedia może być, jeżeli tego nie będzie robić. Cudownym miejscem jest las naprawdę cudownym. Niech dziecko dotyka, bawi się różnymi rzeczami. Zachęcajmy ludzi do chodzenia boso. To nam też jest potrzebne. Chodzenie boso nie tylko nam reguluje dotyk, ale co ciekawe, również nam pomaga wyregulować układ równowagi. Zachęcajmy do sportu jak najbardziej. Przy czym sport, moim osobistym zdaniem, to musi być przyjemność. To nie może być. Przykrość nie musi być na siłę, nie może być na siłę, bo inaczej będziemy mieli efekt odwrotny do zamierzonego. No i słynna terapia SI. Jeżeli jest dobrze poprowadzona, jeżeli nie, nie ma, nie daj Boże, przemocowego terapeuty, co się niestety zdarza, bo są ludzie, którzy są po różnych systemach, których tu głośno nie nazwę, bo znowu będę miał najazd behawioralnych na, na bloga. To yy, jeżeli dziecko ma wykonywać zadania, nie, dziecko na SI ma się dobrze bawić, ma się dostymulować, ale pamiętajmy, że SI terapia nie zastąpi prawdziwego życia, nie zastąpi prawdziwych bodźców. I ja Państwu już dziękuję za uwagę. Wyłączam ten full screen i przechodzę do odpowiadania. Widzisz Marek, QA, tak? Widzę. Dobra, no to czytaj. W jaki sposób można pracować z dzieckiem, aby dyspraksja była mniej przeszkadzająca w życiu? Czy można ją poprawić ćwiczeniami? Tak, można. Jak najbardziej można i, i, i to będzie działać. Tylko zwracajmy uwagę, żeby również terapia to nie było na siłę, żeby to było po prostu dla dziecka to musi być przyjemność. Czy można zakwalifikować jako nadwrażliwość, silną reakcję awersję do silnego światła typu stroboskop światła przez liście? Tak oczywiście, jak najbardziej. Muszę państwu powiedzieć nawet, że to jest nie tylko fizyczny ból, ale na przykład te, ta zabudowa nad drogą szybkiego ruchu w Warszawie jest dosłownie przez niektóre osoby w spektrum, w wielkim cudzysłowie, pasjami uwielbiana, dlatego że u niektórych osób właśnie tego typu wzory powodują bardzo silne zawroty głowy, mogą doprowadzić do migreny, do odruchu wymiotnego. Czy istnieją badania pokazujące aktywność mózgu w momencie przebodźcowania na nadwrażliwość, na, na, na nie, nie na wrażliwość? Tak jak najbardziej są, są badania, są słynne takie rysunki, którymi się m.in. Temple Grandin bardzo często pokazuje, posługuje, które pokazują po prostu, jak mózg osoby w spektrum reaguje, ale jak, jak najbardziej. Jako ciekawostkę powiem, że u osób w spektrum właśnie między m.in. z tego powodu masa z nas to są synestetycy w Impuls może obejmować o wiele więcej ośrodków niż to jest, no, że tak powiem, normą statystyczną. Co sądzę o terapiach wybiórczości pokarmowej? To wszystko zależy, jak są poprowadzone. Jeżeli są poprowadzone dobrze, z taką empatią do człowieka, to jak najbardziej może to przynieść efekt. Czasami fajną terapią, jeżeli mamy więcej niż jedno dziecko, na przykład rodze rodzeństwo, jednym z takich fajniejszych metod na wprowadzenie nowych pokarmów jest tak, że jak dziecko się pyta, a dlaczego ja tego nie jem, a brat to je. Chcesz? Spróbuj. Może ci posmakuje. Często jest tak, że dziecko, że tak powiem, zazdrości do innego dziecka, zaczyna coś jeść. Tylko pamiętajmy, yy, terapie takie muszą być prowadzone z bardzo dużą yy, yy, wrażliwością. Yy, czy terapia to Johansena, czyli aha, czyli nie, nie, słuchowa? Powiem tak, wszystko zależy z tego, co ja wiem od osób, całej, całej masy osób. Wszystko zależy od dziecka. U niektórych dzieci te terapie przynosiły dużo pozytywnych skutków, u niektórych dzieci nie przynosiły nic. Znam takie dzieci, które, u których przynosiły. Skutki zupełnie negatywne, na przykład dziecko było wiecznie przebodźcowane, później, niestety, w domu były problemy. Także mówię, no tutaj trzeba, trzeba sprawdzić. No, niestety, tutaj, jeżeli chodzi o, o skubanie zmian skórnych, czterolatek, no z czterolatkiem to jest problem. Są różne rodzaju zabawki sensoryczne do, do strykania, do takiej zabawy. Ja proponuję dziecko, Wyposażyć w coś takiego, ale ja sam sobie zdaję sprawę, jakie to jest trudne, właśnie jeżeli osoby skubią znamiona, czy na przykład obgryzają skórki, czy na przykład obgryzają paznokcie. To jest coś, nad czym dorosłemu ciężko jest zapanować. Dodatkowo, te rzeczy potrafią przeskakiwać, jeżeli się na siłę kontroluje, no w tej chwili mamy tego nieszczęsnego COVID-a, mnóstwo ludzi się kontroluje, czyli żeby na przykład nie obgryzać paznokci, nie obgryzać skórek, no to znam nie dotknąć się w ogóle do twarzy, no to znam przypadki, że to na przykład poprzechodziło w skubanie wargi, czy na przykład w zgrzytanie zębami. To, co bym proponował, właśnie to dziecko wyposażyć w, no w coś bardziej atrakcyjnego, ale ja wiem, że to jest naprawdę problem. Czy niedowrażliwość układu przedsionkowego może przejść w nadwrażliwość w wieku dorosłym? Z tego co wiem, może. Dlatego, że yy, mamy rozwój mózgu, mamy różnego rodzaju urazy, mikrourazy. Yy, czasami się naprawdę... Yy, to potrafi pozmieniać. Yy, w jaki sposób modyfikować stymulację typu kręcenie, bujanie, synroś... Przepraszam, yy, ale... Yy... Yy, powiem szczerze, że ja znam ludzi dorosłych, którzy się lubią kręcić na karuzeli, yy, lubią się huśtać na huśtawkach. Yy, owszem, no myślę, że tutaj yy, fajną zabawą może być na przykład ścianka wspinaczkowa, yy, czy na przykład różnego rodzaju parki yy, trampolin. Także mówię, no nie musi być to bujawka dla pięciolatków, może być to jak najbardziej, są, są takie zabawy polegające na huśtaniu się, bujaniu jak najbardziej również dla dorosłych. Czy chodzenie po otwartej powierzchni też jest dobre, po podłogi w domu? Jeżeli chodzi o chodzenie boso, to Byle to nie były jakieś powierzchnie bardzo zimne, to jest jak najbardziej to wskazane. Na pewno to nie zaszkodzi. Pamiętajmy, że buty to jest stosunkowo niedawny pomysł i jeszcze naprawdę niedawno nasi przodkowie chodzili głównie boso i chodzili po twardej powierzchni i miękkiej i naprawdę no nic nic im nie nie było. Nadwrażliwości nad i niedowrażliwości sensoryczne, życie, problemy w szkole. Proszę o kilka wskazówek, jak pomóc uczniowi na lekcjach, szczególnie WF. Przede wszystkim warto ustalać, Jakie problemy ma uczeń yy, i yy, pamiętać, że każda osoba ze spektrum może mieć inne problemy. I teraz, jeżeli to są nadwrażliwości, pomóc mu, czasami pracując z daną osobą, często wymaga to również pracy np. z otoczeniem, z klasą. Yy, z innymi ludźmi, jeżeli mamy nadwrażliwości, pomóc się wyciszyć, przygotować miejsce do wyciszenia to jest bardzo ważne dla osób w spektrum wyposażyć, właśnie tak jak mówiłem, w sprzęt, jeżeli to jest potrzeba dostymulowania pomóc się dostymulować. Marku, przepraszam, dosłownie jakbyś mógł odpowiedzieć na, na jedno, góra dwa pytania i musimy robić przerwę, dobra? A resztę jakby, żeby, jakbyś mógł odpisać yy, yy, po prostu w tym panelu, dobra? Mhm. Oczywiście. Dobrze, to tutaj jeszcze na, na szybko. Yy... Nadwrażliwość, a adolescencja, czyli y okres dojrzewania, mogą się nasilać, mogą się zmieniać, mogą się y pewne rzeczy osłabiać, mogą się pojawiać nowe rzeczy. No tutaj, akurat, y z. Y z nastolatkami nasze ciało każdego człowieka w okresie dojrzewania przechodzi tak ogromne różnice, yy, przepraszam, nie różnice, tylko zmiany, że nie można się dziwić, że cała masa rzeczy się po prostu yy, zmienia. Aha, dziecko chce bić pięściami, potem pr prosi, żeby mu oddać. Ja bym proponował spróbować y, y, umówić się z dzieckiem na przykład na docisk. Jeżeli to będzie taka forma zapasów, y, to oczywiście z dużą ostrożnością, z dużą wrażliwością y, jak najbardziej można się z dzieckiem posiłować. Czyli po prostu proponowałbym w takiej sytuacji zawrzeć kontakt, że się nie bijemy pięściami, yy, tylko yy, się możemy posiłować. Tutaj widzę ważne pytanie, to już będzie ostatnie. Czy stany mog lękowe na mogą nasilać sensoryzmy? Z moich yy, obserwacji wynika, że na 100%. Tak, na 100%. Jeżeli mamy stany lękowe, jeżeli mamy stany również takie jak stany migrenowe, chociażby, jak najbardziej mogą tak samo nowe sytuacje, podwyższony poziom pobudzenia w ogóle może nasilać sensoryzm.